Radio Conchita. Proszę Państwa, to FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. No i co tu jeszcze można ciekawego, prawda? Co tu jeszcze można ciekawego powiedzieć? Jak to są sytuacje takie, proszę Państwa, że przewrażliwione, świętsze od papieża, mało psychologii, mało wstrzemięźliwości, powstrzymań się mało. Także ten obrażony, tamten obrażony. No ten rok właściwie 2018, tak? Bo 2018 zapowiada się tak nerwowo, w każdym bądź razie dramatycznie i nieciekawie w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że no, towarzystwo obrażone jest. Ja mówię, że tak, pycha chodzi przed upadkiem. Przed śmiercią człowiek na przykład stary jest wściekły. No nie, ja to się ciągle śmieję, jak tu powiedziałam jednemu. Sibirska wazarowie i kawkaska badalgalietia. No to się facet obraził. No bo już po takim czasie cokolwiek powiedzieć, proszę Państwa, no to można jeszcze tylko chyba w języku rosyjskim, no bo już i te wigilie minęły i Sylwester IV dzisiaj mamy i się ludzie obrażają, że są albo tacy zasadniczy, albo tacy dosłowni, tak jak ta Lipska mówi, słuchaj, przecież on jest zasadniczy, on jest za poważny. Ja mówię, w ogóle nienormalny jest. Jeszcze i o to chodzi. Różne rzeczy, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Ludzie są obrażalscy. Obrażalscy. Są nienormalni, proszę Państwa. I tyle. Także im bliżej końca, to wcale nie lepiej, bo tak jak kogoś można nastraszyć, jak to wymyślili, piekło, no to przecież w kościele rzymskokatolickim piekło głównie, prawda? Przecież pierwsi chrystianizm to w ogóle czegoś takiego nie znał. Dlaczego? Dlatego, że dla nich duszą to wszystko, co się rusza i żyje ze zwierzątkiem włącznie, dusza żyjąca, prawda? I stworzył Bóg duszę żyjącą. Nawet jeszcze wtedy to słowo w Biblii już wtedy pojawia się, kiedy człowieka jeszcze nie było wcale. Tak, każde zwierzę, wszelkie potwory morskie, ryby, to dusze żyjące. Czyli, że żadnego piekła nie było, a nastraszyli, no to głównie tutaj w średniowieczu. Piekło było wcześniej, w różnych kulturach, w różnych innych, wcześniejszych religiach, no, wywodzi się z Babilonu, jakby nie było, bo zastanawiają się nad tą choinką. Skąd ta choinka? Że z Niemiec przyszła. Ale skąd przyszła do Niemiec, prawda? No i tak za tym kołem idąc, gdzie się to koło zaczyna, no to przecież wiadomo, że to ze starożytnego Babilonu. No, także Babilon Wielki, Apokalipsa mówi, nierządnica. Usiedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. No. Akurat ten, jak patrzył się, to nie widział mnie ani razu jako osoby siedzącej specjalnie. No, bo wiesz, och, by powiedział, siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. No to jest nierządnica z Apokalipsy. Jest to nierządnica, jako inaczej mówimy, Babilon Wielki. I tyle, no co będziemy gadać, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Żelaj wszystko хорошего, Sibirskawa zdrowia, Kawkaskawa daugalecja. Także, proszę Państwa, nerwówka już to się potęguje, tym bardziej, że tutaj dzwonią jakieś takie banki. Bank na przykład T-Mobile z BGŻ, czekaj, dobrze, Alior Bank.
Ja mówię, no to po co takie dziadostwo wchodzi w układy z T-Mobile'em? No ale T-Mobile, pajęczyca, specjalnie chyba po to, żeby tutaj zahaczyć o coś, co jest skorumpowane, oszustystycznie, manipulacyjne, a że tutaj same salcesony są na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, kręcą, kombinują, no i zresztą po to przyjeżdżają do Warszawy, do pracy, żeby zarobić na czym, na czymkolwiek, no to jeżeli ludzie przyjeżdżają tylko po to, żeby zarobić, to czy to będą ludzie? No właśnie. Czy będą mieli charakter ludzki? No, także widzicie Państwo, ten Kościół, no w sumie on źle nie robi, ale to nie ma żadnych szans. To nie jest ten czas, ten świat zmierza ku zagładzie, ku końcowi. Widzicie Państwo, tym bardziej jest rozpasany. No i ta nierządnica siedzi jak królowa. Wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. Proszę do Apokalipsy wejść. 17-18 rozdziały Apokalipsy i tam wszystko jest. Nad wodami się rozsiadła nierządnica, a Apokalipsa sama tłumaczy i wyjaśnia, że wody to są narody, tłumy i języki. No to czyli, że na całym świecie nierządnica jako Babilon Wielki, jako imperium religii fałszywej się rozsiadł, no i po prostu na całym świecie Babilon Wielki chce rządzić, sprawować władzę, gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. My chcemy być pozytywni, proszę Państwa, bo chcemy mieć kontakt z ludźmi, że jest komentarz, czytają, czy też mówiony komentarz, no to do nas ludzie dzwonią, chcemy z tymi ludźmi mieć kontakt. My nie mówimy tak, żeby to było jak grochem o ścianę, tylko żeby były reperkusje, żeby ludzie odreagowywali, no w miarę, no do rzeczy pozytywnie, bo jak dzisiaj powiedziałam, że всего хорошего желаю, сибирского здоровья, кавказского долголетия, może ten się wziął, taki jeden, obraził. No to przecież, proszę Państwa, Polacy się obrażają. To nie jest luz amerykański. W Ameryce mamy, że ludzie się nie obrażają. Ludzie nie są krytyczni, bo nawet tak jak mówię, że u nas ta polonistka Mirosława Wrześniowska nie oceniała, w sensie takim, że nie poprawiała, gdy ktoś na lekcji opowiadał. No to była taka, no, praca domowa, co on tam napisał, czytał, czy wypowiadał się na lekcji, nigdy nie poprawiała. Bardzo rzadko kiedy poprawiała, bo wtedy człowieka się niepotrzebnie stresuje i po co to, po co to? Ten stres. A tutaj widać, że ludzie się niczego nie nauczyli, albo złe szkoły, i tylko że mają tytuły, a to nic nie znaczy. I jeszcze przed upadkiem, gdy pycha chodzi przed upadkiem, nie mogą pojąć, nie mogą zrozumieć, że te tytuły są po prostu nic nie warte. Są nic nie warte, proszę Państwa. Nic nie warte. Nic dodać. Nic, jak gdzie do tej firmy też Play mówię, nic dodać, nic ująć. No, trzeba zapłacić 1017 zł. Także więc z dodatkami, no bo przecież sobie policzyli. Także proszę Państwa, zapraszamy do reklamy. No, telefon trzeba mieć. Telefon jeden można mieć, proszę Państwa. No i proszę opłacać. A może jakąś pracę jeszcze byśmy podjęli? Może gdzieś coś byśmy uczyły języka angielskiego? Może nawet rosyjskiego? To nie chcą tu w Polsce uczyć języka rosyjskiego. Chociaż no, mam takie koleżanki, panią Małgosię, która zresztą już sama też nie jest polonistką, ale uczyła, przecież Małgosia Wiązkowa, uczyła rosyjskiego, potem przeszła na niemiecki. Uczyła niemieckiego języka, no ale ja wiem, teraz te nauczycielki no, w ogóle są nic nie warte, bo krótko uczą. A kiedyś ja pamiętam w szkole, albo mi się to tak wydawało, że ja jako małe dziecko widzę, no, ruskiego, czyli rosyjskiego uczy nas kobieta
no starsza po prostu. No i weszła, zapukała, proszę państwa, po ścianach. Adin, dwa, eta brat, a eta siostra. Adin, dwa, trzy, na pragulku my paszli. Adin, dwa, trzy, cztery, my nachodzim się w kwartyry. I tak dalej, i tak dalej. Samymi wierszykami mówiła. Takie ciekawe to było, że mnie język rosyjski pociągnął. Albo jak, proszę państwa, biegłam na język angielski, już ten język miałam opanowany, perfect americano, ale trafiłam na niemiecki, światło było zgaszone. Nawet nie widziałam, kto w tej klasie jest. I słyszę, guten Abend, meine Damen und Herren, heute haben wir das Quiz. Der Quizmaster sagt, guten Abend. Ja tak patrzę, przecież to nie jest język angielski, ale tak mi się tam dobrze siedziało, dobrze czuło, że po prostu postanowiłam nauczyć się języka niemieckiego. Tam była pierwsza, druga, trzecia, no Deutsch 2000, były książki, lekcje. Także, proszę państwa, myśmy nie otwierali tych książek, to znaczyło, że potem można było otwierać, ale nie w czasie uczenia się, nie w czasie lekcji. No bo Polacy są tacy dosłowni, że to co słyszą, to myśleli, że to jest tak napisane. A tam się zgłoski redukują w języku niemieckim, inaczej się czyta, inaczej się pisze. No, bo w angielskim to w ogóle całkiem inaczej. Ale przecież w języku niemieckim też inaczej się pisze, inaczej się czyta, inaczej się czyta, inaczej się pisze. No to żeśmy dopiero mogły zaglądać do tych książek na tam 15, 16 czy której lekcji. Wtedy, gdy już mówiłyśmy po niemiecku, bo wszystko miałyśmy powiedzieć, gdzie mieszkamy, co robimy, czym się chętnie zajmujemy, co lubimy i to i tam to wszystko. I dopiero potem, a piać na ciała były wetowane te książki dokładnie i było przy takim już nauczeniu fonicznym na ucho, na słuch wyjaśnione, że tu jest der, czyli się nie mówi der, die das, tak jak to niektórzy są po fatalnych szkołach, fatalne uczenie der, die, das, bo w ogóle język niemiecki tak nie brzmi, to chyba, że gdzieś tam może w Austrii, ale w języku niemieckim, język niemiecki radia i telewizji to jest der Wagen. I tam nie ma też żaden Wagen, bo my to przeczytamy Wagen. Jak widzimy te litery, to idąc za literami, będziemy mówili der Wagen, a to nie ma tak, der Wagen. Także, proszę państwa, język niemiecki jest piękny właśnie przez tę redukcję. Tam, gdzie są samogłoski z półgłoskami i na końcu. Także proszę pozostać z nami, będziemy kontynuować różne ciekawe rzeczy, metodykę nauczania języka, opowiadać o metodyce nauczania języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, polskiego. Także proszę państwa, wyszli, poszli, do widzenia. No, ale jak ktoś przychodzi, to trzeba zachować standardy gościny światowej. No, na przykład w języku angielskim, jak się mówi how are you, no to się nie mówi, że dosłownie jak się masz, prawda? Tylko how are you w sensie dzień dobry. Mówi się w sensie dzień dobry. No to tego nie wiedziałaś? A no właśnie, ludzie się uczą, wiesz, nauczyli się już mówić też po angielsku, a nie rozumieją, że to tak na odczepnego mówi się dzień dobry. No inaczej, gdy ja powiem, bo to już ciut dużo tego jest, że lajwisie bocharosze, wesibirska, wedarowia, kawkaska, wedarowia, no bardzo, bardzo oni tak jakoś, Rosjanie, pięknie mówią w języku rosyjskim oczywiście, ale piękne mają powiedzonka, no, wsiej duszoj, no, ждать у моря погоды, no, czyli czekać na nic, wsiej duszoj, czyli całym sobą, człowiek z krwi i kości, powie, wsiej duszoj, czyli że ta dusza, to jest on. Nawet miałyśmy taką Halinę z Moskwy, która z nami, no, ona
studiowała Pismo Święte, myśmy jej pomogli zrozumieć Pismo Święte Biblii. Ja tam ściągnęłam nawet ze sobą, przynosiłam słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. I ona mówi, słuchajcie, jeżeli chodzi o duszę, to ja właściwie jako ta komunistka, ateistka, nie mam problemu, bo dusza w języku rosyjskim, no to człowiek. Tam nie było żadnej takiej duszy nieśmiertelnej jak u Platona, że latała gdzieś jako w sensie dualizmu, prawda? Że są dwa byty, jakby ciało i duch, dusza. Nie, nie ma. To wszystko było pozmieniane w Kościele katolickim i niesłusznie zresztą, bo nieprawdziwie, fałszywie. A szatanowi zależało na tym, żeby ludzi oszukać w średniowieczu, że tam coś jeszcze jest, a to między innymi dlatego, żeby nastraszyć, postraszyć, żeby dziesięcina była większa, prawda? No różne powody były, zakotłowało się, prawda? Powodycz, nie, strasznie się zakotłowało i nikt nigdy nie wie, a dojść nie może, dlaczego ten szatan tak powymyślał piekło, niebo, czyściec, raj, duszę nieśmiertelną. Tak, takie są podziały. I dzisiaj w dalszym ciągu są te żydowsko-watykańskie podziały. Lepiej, żeby ludzie się nie dzielili, bo jak otworzymy 23 rozdział Ewangelii Mateusza, no tam tak pięknie jest powiedziane, prawda, abyście się nie tytułowali rabbi, czyli jak to się mówi, nauczycielu, utony w piśmie, faryzeusz. To było bardzo popularne w pierwszym wieku, wtedy, kiedy żył Jezus Chrystus. No a dzisiaj, jak człowiek taki mądry, jak człowiek inaczej powiem, rzekomo mądry, takie gafy robi? No, przede wszystkim jest głupi. I głupi właśnie. Mądremu nie może nigdy ustąpić. Może na głupocie tego świata zakończymy.